będzie omawiany m.in. pakiet rozwiązań związanych z realizacją Polskiego Ładu, w tym kwestie związane z podatkami oraz kwestie związane z rozwiązaniami, korzystnymi rozwiązaniami dla samorządu terytorialnego, które jakiś czas temu przedstawił pan premier. Również jutro podczas posiedzenia rządu planowane jest przyjęcie projektu ustawy dotyczącego rekompensat z tytułu wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie pasa przygranicznego w województwie podlaskim oraz w województwie lubelskim. Chciałem również się odnieść do kwestii związanej z dzisiejszymi wypowiedziami ze strony Komisji Europejskiej. Komisja Europejska dzisiaj zapowiedziała podjęcie dalszych kroków związanych z ostatnimi dwoma decyzjami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to znaczy jednym z wyrokiem, a drugim z zabezpieczeniem. My ze strony Komisji Europejskiej jeszcze nie dostaliśmy finalnego wniosku w tym zakresie, natomiast chciałbym podkreślić i rozdzielić dwie kwestie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestie związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to polski rząd przekazał jakiś czas temu, w połowie sierpnia, informację dotyczącą działań rządu, które będą podjęte w najbliższym czasie. Przede wszystkim podkreśliliśmy, że kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości regulowane są przez ustawy podejmowane, przyjmowane przez parlament w każdym kraju członkowskim. Jednocześnie poinformowaliśmy Komisję Europejską, że w związku z tym, co zapowiadaliśmy już od wielu miesięcy, planujemy pewne zmiany w obszarze wymiaru sprawiedliwości w Polsce. One nie dotyczą tylko Izby Dyscyplinarnej, ale generalnie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, tak aby on był bardziej efektywny. I o tym poinformowaliśmy Komisję Europejską, jednocześnie zaznaczając, że część z tych zmian może właśnie dotyczyć kwestii związanych z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej. To jest pierwszy aspekt. Druga rzecz. Jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia, które zarządził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to należy wyraźnie podkreślić, że jego wykonanie należy do Sądu Najwyższego. Tak jak w każdym państwie Unii Europejskiej, również w Polsce, władza wykonawcza jest niezależna od władzy sądowniczej i w związku z tym to wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może być stosowany przez Sąd Najwyższy. Zresztą pierwsza prezes Sądu Najwyższego zastosowała pewnego rodzaju rozwiązania w zakresie zarządzania, wstrzymania nowych spraw w Izbie Dyscyplinarnej, tak aby dać czas na pewnego rodzaju zmiany legislacyjne, które powinny być przyjęte, które mogłyby być przyjęte przez polski parlament. To do decyzji polskiego Sejmu i Senatu należy, w jaki sposób można zmodyfikować ewentualne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. To jest wyłączna kompetencja, tak jak w każdym innym kraju członkowskim, parlamentu, w tym wypadku w Polsce Sejmu i Senatu. My będziemy w ramach postępowania, które, jak rozumiem, miałoby się teraz rozpoczynać, podnosić argumenty dotyczące realizacji de facto środka tymczasowego w postaci zawieszenia rozpraw przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, ale jednocześnie podkreślając, że realizacja środku tymczasowego jest możliwa tylko i wyłącznie przez Sąd Najwyższy. I to Sąd Najwyższy podejmuje takie decyzje. On jest niezależny od władzy wykonawczej, w związku z tym rząd nie może wpływać na to, w jaki sposób i w jakim trybie Sąd Najwyższy będzie realizował środek tymczasowy. Może oczywiście rząd inicjować różnego rodzaju zmiany legislacyjne i to zapowiedzieliśmy w odpowiedzi do Komisji Europejskiej, jednocześnie podkreślając, że kwestie organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce mają charakter autonomiczny i nie mogą być narzucane ze strony Komisji Europejskiej, ale oczywiście muszą realizować te dyrektywy, które są wskazane w konstytucji naszego kraju. Panie ministrze, no to kiedy te projekty ustaw w takim razie? My w tej chwili przygotowujemy i wskazaliśmy Komisji Europejskiej, że w tej połowie roku chcemy, czyli na jesieni tego roku, przedstawić projekty ustaw i je procedować zgodnie z polskim porządkiem prawnym. W ogóle w ramach wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nawet jeżeli stwierdza się niezgodność z przepisami prawa, co do czego my tutaj mamy poważne zastrzeżenia, ale nawet jeżeli stwierdza się taką niezgodność, to na dostosowanie się w tym zakresie większość krajów ma wiele miesięcy, czasami kilkanaście miesięcy, a czasami robią to nawet kilka lat. W związku z tym ten pośpiech ze strony Komisji Europejskiej co do stosowania jakichś dodatkowych środków jest dosyć nadzwyczajny w stosunku do tego, w jaki sposób postępują do innych krajów Unii Europejskiej, które również mają wyroki w różnych sprawach, bo mamy przecież chociażby w kontekście retencji danych we Francji, czy w kontekście innych wyroków, które w ostatnim czasie podejmował Trybunał. Bardzo proszę, pani redaktor. Bo tu też terminy się przeciągają. Na ile to już państwa martwi?
My liczymy na to, że w najbliższym czasie, po okresie wakacyjnym, Komisja Europejska wreszcie zaakceptuje Krajowy Plan Odbudowy. On jest zupełnie czymś innym od wszystkich innych procedur, które są realizowane w Unii Europejskiej. Byłoby to czymś de facto łamiącym przepisy prawa unijnego, gdyby Komisja Europejska próbowała wiązać kwestie innych procedur realizowanych w tym czasie w Unii Europejskiej z akceptacją Krajowego Planu Odbudowy. Byłoby to niezgodne z przepisami prawa, a jak rozumiem, Komisja Europejska wielokrotnie powtarza i podkreśla, że przepisy prawa unijnego powinny być realizowane. W związku z tym liczymy na to, że w tym zakresie zostaną zrealizowane. Mam nadzieję, że to będzie na przełomie września i października, taka akceptacja już będzie. Ale komisarze europejscy mówili, że tutaj z tym planem, Krajowym Planem Odbudowy chodzi o to, że Polska kwestionuje wyższość prawa unijnego nad prawem krajowym. Jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Czy pan premier wycofa ten wniosek? Pan premier nie wycofa tego wniosku, ponieważ to jest jego konstytucyjna prerogatywa. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z wyższością prawa konstytucyjnego nad prawem europejskim, to chyba pan redaktor przyzna, że nie tylko Polska takie wyroki ma w swoim porządku prawnym, między innymi Niemcy, między innymi Francja, między innymi Czechy, Dania. Większość krajów Unii Europejskiej ma nadrzędność prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym. Nie jest to żaden nowy przypadek i akurat używanie tego argumentu przez Komisję Europejską jest zaskakujące, bo inaczej oznaczałoby to, że powinna zastosować wszelkie tego typu środki wobec wszystkich, praktycznie wszystkich krajów Unii Europejskiej, bo w przytłaczającej większości krajów Unii Europejskiej prawo konstytucyjne tych krajów ma wyższość nad prawem europejskim. Do tych problemów finansowych dochodzą jeszcze uchwały. Do tych problemów finansowych dochodzą jeszcze uchwały anty-LGBT. Czy samorządy powinny się z nich wycofać? Pani redaktor, po pierwsze, to nie są uchwały anty-LGBT, tylko uchwały, które wskazują, w większości przynajmniej przypadków, które ja znam, uchwały, które wskazują na istotną rolę rodziny. W związku z tym to jest uprawnienie samorządu do tego, aby o tym decydowały. Nie jest moją rolą jako rzecznika rządu decydować za samorządy, czy będą uchylać te uchwały, czy nie. Natomiast uważam za krzywdzące nazywanie tych uchwał anty-LGBT, bo one nie są przeciwko nikomu, tylko są za tym, aby promować wartości rodzinne. Przepraszam, ale może innych... jeszcze inne redakcje. Bardzo proszę. Panie rzeczniku, chciałem się spytać, afera mailowa. Czy w tej chwili byłby możliwy taki wyciek maili, do jakiego doszło? I czy pan premier został przesłuchany w sprawie tak zwanej afery mailowej i korespondencja ilu ministrów wyciekła ze skrzynek? Panie redaktorze, nie znam odpowiedzi na pytanie, czy żeby pan premier był przesłuchiwany, nic mi nie wiadomo w tym zakresie, żeby się toczyło postępowanie w takim zakresie, żeby pan premier był na świadka, jak rozumiem, wzywany. Nic mi o tym nie wiadomo w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o informacje o wyciekającej korespondencji, to przecież informowaliśmy o tym już jakiś czas temu, że generalnie dotyczy to wielu polityków, zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji. Te wszystkie osoby zostały o tym poinformowane. Możliwy taki wyciek w tym momencie? Panie redaktorze, ataki cybernetyczne zdarzają się na całym świecie i zawsze jest możliwość tego, że jakieś zabezpieczenia zostaną przełamane. Natomiast w tej chwili wdrażane są dodatkowe procedury. Wczoraj też rozmawiałem z ministrem Cieszyńskim o tym, które mają ograniczać skalę i na bieżąco monitorować możliwości wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, które by to uniemożliwiały. Natomiast stwierdzenie, że atak cybernetyczny, który byłby skuteczny, jest niemożliwy, byłoby za daleko idącym stwierdzeniem, ponieważ żaden kraj na świecie w sposób odpowiedzialny takiego stwierdzenia powiedzieć nie może. W jaki sposób wicepremier do spraw bezpieczeństwa jest zaangażowany w sytuację na granicy? Bo nie wypowiadał się ani w Sejmie, ani nie ogłaszał wprowadzenia stanu wyjątkowego. Panie redaktorze, pan premier Jarosław Kaczyński jest szefem Komitetu do spraw Bezpieczeństwa, więc na bieżąco jest informowany i koordynuje te działania w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. Czy jego obecność jest wystarczająca? Bardzo proszę. Jakie rekompensaty będą jutro będą brane pod uwagę? Tak jak zapowiadaliśmy to bodajże na wczorajszej konferencji prasowej, to będzie około 65% przychodów, które liczone są za 3 poprzednie miesiące, czyli za tegoroczne miesiące dla tej działalności, czyli miesiące bardzo korzystne, bo z punktu widzenia działalności turystycznej to są najbardziej optymalne miesiące, więc chcemy szybko to zrealizować, przyjąć ustawę, najprawdopodobniej skierować ją jako projekt pilny, a później przez wojewodów wypłacić pomoc na te tereny. Panie ministrze, czy w stanie zapłacić kar finansowych, jeżeli dojdzie do tego, że
no Komisja Europejska, TSUE będą jednak się ich domagały. Panie redaktorze, nie ma żadnych kar finansowych, w związku z tym dopóki nie będzie tych kar finansowych, to w tej sytuacji do tego się nie będę nosił. Nie ma wyroku Trybunału Sprawiedliwości, nie ma nawet jeszcze pisemnego wniosku o to i uzasadnienia, w związku z tym będę się odnosił do tego w sytuacji, gdy takie decyzje zapadną. Panie ministrze, w sprawie rekompensat chciałem dopytać, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy mieszkają w strefie przygranicznej i na przykład jak ktoś ma działalność gospodarczą podlegającą na agroturystyce, dostanie odszkodowanie, ale oni mówią, sklepikarze i ci wszyscy, którzy tworzą ten ekosystem przygraniczny, oni mogą nie dostać tych rekompensat. Czy jest jakieś rozwiązanie dla sklepikarzy, dla sprzedawców i tak dalej? Jutro będziemy omawiać na posiedzeniu rządu. Nie znam szczegółów akurat tego aspektu, o których pan przed chwilą powiedział. W związku z tym jutro po Radzie Ministrów będę w stanie więcej powiedzieć, bo ten projekt jest w tej chwili finalizowany i będzie przedstawiony na posiedzeniu rządu. Posiedzenia rządu. Składka zdrowotna. Czy to prawda, że na komitecie stałym już ustalono, że będzie 4,8 zamiast 9 i będzie nowy podatek przychodowy w wysokości tam? Jeżeli chodzi o rozwiązania związane z systemem podatkowym, to faktycznie wczoraj komitet stały obradował w tym zakresie. Dzisiaj mamy jeszcze dzień przerwy na przyjrzenie się wszystkim rozwiązaniom zarekomendowanym przez komitet stały, natomiast decyzję w pełnym zakresie będzie podejmował dopiero jutro rząd, ale faktycznie przez ostatnie kilka tygodni, tak jak zapowiadaliśmy, wsłuchiwaliśmy się w głosy strony społecznej, zarówno przedsiębiorców, jak i związków zawodowych i pakiet różnego rodzaju rozwiązań, które zostały zaaprobowane na poziomie roboczym. Jutro będą przedstawione na posiedzeniu rządu. W tym wypadku jest zarówno są rozważane kwestie związane z korektą w niektórych obszarach składki zdrowotnej, jak i kwestii podatku minimalnego tak w praktyce dla spółek. Natomiast takie decyzje, jeżeli będą podjęte, to jutro dopiero na posiedzeniu rządu. Panie ministrze, a czy wczorajsza deklaracja Pawła Szrota odnośnie tego, że prezydent zawetuje ustawę Lex TVN, będzie oznaczało to, że Senat nie będzie próbował, Sejm nie będzie próbował odrzucić weta Senatu? Że PiS nie będzie się starało odrzucić weta Senatu. To już jest decyzja klubu parlamentarnego, w związku z tym nie mam informacji na ten temat, żeby ta ustawa miała być wstrzymywana po powrocie z Senatu. Natomiast najpierw musimy zobaczyć, jak będzie wyglądała kwestia terminarza następnych prac legislacyjnych, bo naszym priorytetem w tej chwili są przede wszystkim ustawy związane z Polskim Ładem i one będą przedstawione jutro, pakiet rozwiązań i kolejne w następnych tygodniach. Wicepremier oczywiście Jarosław Kaczyński nie powinien zostać na wczorajszej debacie, wysłuchać także argumentów opozycji. Pani redaktor, przede wszystkim my przedstawiamy argumenty związane z tym, co się dzieje na granicy. Państwo skupiają się na kwestiach tego, co opozycja mówi o tym, czy ktoś przemieszcza się po sali, czy nie, a ja chciałbym się skupić na argumentach, dla których została przyjęty stan wyjątkowy. A został przyjęty dlatego, że na teren Białorusi w ostatnim czasie zostało przywiezionych, właściwie przetransportowanych transportem lotniczym w sposób zorganizowany przez reżim Łukaszenki 10 tysięcy migrantów, którzy w każdej chwili mogą przekroczyć polskie granice. Równolegle w tym czasie toczą się ćwiczenia wojskowe, będą się toczyły ćwiczenia wojskowe Zapad, bardzo niebezpieczne ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi i to są główne przesłanki, które stały za wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Opozycja niestety wczoraj skupiła się na tak naprawdę argumentach politycznych, nie biorąc pod uwagę rekomendacji zarówno rządu, służb, które przedstawiły rekomendacje Kwatery Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, jak i rekomendacji Komisji Europejskiej, nie biorąc również pod uwagę tego, że nasi sojusznicy Łotwa i Litwa już dawno ten stan wyjątkowy wprowadzili. Tak, szanowni Państwo, Kaczyński, bardzo proszę dwa pytania. Ale przepraszam, jeszcze czy inne redakcje jeszcze mają pytania? Jeśli można, ja jeszcze mam o szczepieniach, może nie inne redakcje, ale inne. Czy jeszcze rząd planuje jakąś akcję, nie wiem, promocyjną, frekwencyjną, loteria, już była wszystko. Czy już uznajecie, że generalnie no, kto miał się zaszczepić, to się zaszczepił i już nie ma siły, żeby kogoś jeszcze więcej przekonać? Nie, cały czas będziemy przekonywać, natomiast te akcje, o których pan powiedział, one nie miały charakteru jednorazowego, one mają charakter cykliczny, w związku z tym mogą być kontynuowane chociażby jeszcze na trwających dożynkach. Natomiast teraz jeszcze jest takie jedno główne źródło wzrostu, potencjalnego wzrostu liczby zaszczepionych, to są deklaracje, które będą składane przez rodziców uczniów w szkołach oraz być może przez samych rodziców dzięki temu. I to tu upatrujemy jeszcze jakąś możliwość zwiększenia liczby osób zaszczepionych. A co z możliwością weryfikowania stanu zaszczepienia przez poszczególne osoby? No jutro na przykład chociażby mamy mecz, na którym będzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców, którzy nie mogą być sprawdzeni na okoliczność tego, czy są zaszczepieni, czy nie są. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu będą przedstawione projekty legislacyjne, które mają uregulować kwestie weryfikacji zaświadczeń zarówno u pracodawców, jak i w innych miejscach, gdzie to będzie.
będzie niezbędne. Kto będzie inicjował projekty sądowe? Czy to będzie rząd, czy to będą posłowie, czy prezydent, bo tam też trwają prace nad konkretnym projektem? W tej chwili prace trwają na poziomie rządu, natomiast nie wykluczam, że dojdzie do jakiegoś konsensusu i wspólnego projektu, natomiast formalnie w tej chwili prace trwają w rządzie. Z zapisem o likwidacji Izby Dyscyplinarnej? Panie redaktorze, jak będzie projekt ustawy, to wtedy będę się odnosił do tego, jak on będzie przyjęty przez rząd. Jak szybko ten projekt może się pojawić? Tak jak wspomniałem, w drugiej połowie tego roku. Szanowni Państwo... No to już mamy drugą połowę tego roku, no to 4 miesięcy. No, 4 miesięcy to już poważnie. Pan tutaj przyspieszył nam drugą połowę roku, ale... Czerwiec, mamy wrzesień. Nie, no czerwiec to jest pierwsza połowa roku. Czy rząd nie zamierza wprowadzić odpłatność za szczepienia, jeśli tak, to od kiedy? Dzisiaj pan minister Niedzielski mówił o tym. My w tej części roku, jeszcze na pewno we wrześniu, w październiku chcemy zagwarantować bezpłatne szczepienia. Natomiast docelowo oczywiście ten system szczepień wróci do takiego systemu, w którym mówimy o refundacjach, czyli refundacje, określone grupy społeczne będą miały refundowane szczepienia, natomiast na ten moment, jeszcze w tej chwili cały czas te szczepienia mają charakter bezpłatny, ale później najprawdopodobniej przejdą do takiego systemu klasycznego refundowania szczepionek. Dziękuję, szanowni Państwo, dziękuję już bardzo.